Witam wszystkich serdecznie. Ponieważ wiele osób pyta się mnie, skąd wziąć koszulkę z logo lub wzorem świecącym w ciemności, pokażę Wam, w jaki sposób ją zrobiłem. Co będzie nam potrzebne? Będziemy potrzebowali albo ploter tnący, albo talent do wycinania. Ja talentu do wycinania nie mam, więc użyję plotera. Dodatkowo będzie potrzebna folia, którą można wprasować w koszulkę. Takie folie występują jako zwykłe, niefluorescencyjne, w przeróżnych kolorach, a także jako świecące w ciemności, czyli fluorescencyjne. Można także wybrać, jaki kolor będzie widoczny w ciemności. Ponieważ ja użyję plotera tnącego, zaczynam od przygotowania projektu w programie od producenta plotera. Układam elementy, wprowadzam tekst, a następnie dla obrazów zamieniam je na obrysy. Czerwone linie to linie, które będzie wycinał ploter. Należy pamiętać, aby nasz projekt odbić lustrzanie, ponieważ będziemy wycinać spodnią część folii. Ustawiam nożyk plotera, tak jak na filmie, ponad 2. Ale warto dobrać to doświadczalnie, ponieważ ta wartość u Was może być zupełnie inna. Mój nożyk jest już długo używany i może być zużyty. Folię do plotera daję śliską stroną od dołu, ponieważ jest to strona, która zostanie. Następnie usuwam niepotrzebne części wzoru, tak aby na folii pozostało tylko to, co ma zostać przeniesione na koszulkę. W tym momencie można jeszcze ręcznie skorygować projekt. Ja postanowiłem zrezygnować z promyków, których nie chcę na koszulce. Po usunięciu niepotrzebnych elementów z folii, układam wzór na koszulce. Żelazko ustawiam na 2 kropki. Warto jednak przetestować różne ustawienia żelazka. Jeżeli żelazko będzie zbyt gorące, folia będzie się zwijać. Jeżeli będzie zbyt zimne, wzór nie zostanie przeniesiony na koszulkę i część z niego może zostać na folii. Jeśli źle ustawimy żelazko, folia może się do niego przykleić, dlatego lepiej użyć starego żelazka. Rozgrzanym żelazkiem prasuję folię ze wzorem. Zazwyczaj 1 minuta wprasowywania w zupełności wystarcza. Następnie delikatnie ściągam folię, tak aby wzór pozostał na koszulce. Po zdjęciu folii nasza koszulka jest już gotowa. Aby efekt był widoczny w ciemności, należy pozostawić koszulkę w jasnym miejscu, najlepiej na świetle słonecznym. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.